wspólnota, którą Bóg zgromadził, jest Jego świątynią. Macie piękny kościół. Zbudowaliście go. To jest świątynia, którą wyście zbudowali. Ale 40 lat Bóg tutaj buduje swoją świątynię. Jest świątynia, którą Bóg buduje. I to jest wspólnota między wami. Duch Święty mieszka w relacjach między braćmi i siostrami. I to jest tak niesamowite, bo to jest trzeci rozdział tego pierwszego listu do Koryntian. Obróćcie sobie w domu dwie kartki w Biblii, będziecie w rozdziale szóstym. A w rozdziale szóstym Paweł pisze tak. Czy nie wiecie, że wasze ciała są świątynią Ducha Świętego i że nie należycie już do samych siebie? Nie? Czyli w tym szóstym rozdziale Paweł mówi, każdy z nas jest świątynią Boga. W każdym z nas indywidualnie mieszka Duch Święty. Ale zanim mówi o tym wymiarze takim indywidualnym, to najpierw mówi o tym, że Duch mieszka w relacjach między ludźmi. Jest świątynia, którą Bóg buduje i to jest wspólnota sióstr i braci. Możecie sobie sięgnąć w domu też do listu do Efezjan, do drugiego rozdziału. Paweł pisze do Efezjan w ten sposób. Jesteście współbudowani na świętą Panu, w Panu świątynię. Jesteście współbudowani. Pan Bóg bierze każdego z nas i z nas buduje świątynię. Jakie by to było ważne, żeby się poddać temu budowniczemu, że on mnie umieszcza w konkretnym miejscu, w tym domu, którego potrzebuję dla siebie. To jest tak niesamowite. Bóg buduje przestrzeń, w której chce żyć, w której chce być u siebie w domu. I ta przestrzeń to są wzajemne relacje między nami. Miłość, więzi wspólnotowe. Jesteśmy współbudowani na świętą w Panu świątynię.